Masala Thea wegańska, wersja robocza, jednoosobowa. Pierwsze nasiona kopru włoskiego. Lepsze są takie większe, większej wielkości nasiona, jasne. O, jeszcze trochę. To jest nietypowy składnik. O tym mi powiedział kiedyś jeden nepalski kucharz, jako taką jego tajemnicę, żeby masala tea była dużo ciekawsza niż typowa. Goździki. Czyli fenel, nasiona koper włoski, dużo. Goździki, no też dość dużo jak na jedną porcję. Bazylia. Bardzo dużo jak na taką porcję. No i właśnie, te trzy składniki zawsze na dno miseczki daję, bo one są takie gruboziarniste i się nie będą przyklejać do ścianek. A później składniki takie drobnoziarniste, mielone. Anysz, to jest mój nowy dodatek. No taką ilość. Cynamon mielony. Fajnie by było mieć kory cynamonu, no ale z braku kory biorę zwykły cynamon mielony. Imbir mielony, no też fajnie by było mieć świeży starty. Imbiru trochę więcej. Może jeszcze trochę więcej, bo zima. Kardamon. Akurat mam proszek mielony. Można by nasiona całe i je trochę pognieść. No taki mam, taki biorę. No, jeszcze trochę. Ok. Pieprz. Pieprzu trochę mniej w stosunku do tamtych innych składników, ale też no dość sporo jak na dwie szklanki. Kurkuma, to jest mój wynalazek, dodatek, jako że kurkuma do pieprzu, pieprz wzmacnia kurkumy działanie i kurkuma jest antyseptyczna. Pieprz był. To różne łyżeczki do różnych składników są. Dobra. No i trochę herbaty. Jako że masala tea, no to tea, herbata. Może być bez herbaty. I później to idzie do kubka z wodą, żeby się zagotowało. No to właśnie, kubek z wodą mam oddzielnie, żeby te składniki tak szybko wsypać, bo gdyby tak sypać łyżeczką każdą, to ta łyżeczka w międzyczasie zaparuje, zamoczy się i następne przyprawy będą się do niej kleiły. A tak, z szybkim, sprawnym ruchem wsypujemy wszystko i bez przyklejania się wsypuje. No i się to teraz ma zagotować i trochę pogotować, tam z pół minuty, minutę. Do herbaty oddzielna łyżeczka, zawsze sobie z herbatą jest obok. Do kurkumy i kakaowca też oddzielna łyżeczka sobie tam zawsze jest obok kurkumy. Pieprz na miejsce, według alfabetu mam na półce poustawiane wszystkie przyprawy, już się gotuje. No dobra, zmniejszyć gaz. Trochę tak zmieszać. No jeszcze się pogotuje, tak pokipi sobie troszkę w środku, ale już na minimalnym gazie, żeby to nie wykipiało z kolei pod pokrywką.
W ogóle, żeby my więcej ciepła zachować tu przy podgrzewaniu i gotowaniu, to zawsze nakrywam, zwykle przynajmniej nakrywam miską z zewnątrz, wtedy to całe ciepło tam działa na tę potrawę w środku, a nie leci niepotrzebnie na zewnątrz. Jak postało sobie po ugotowaniu na kuchni kilka minut, zlewamy przez drobne sitko do drugiego kubka, tak bez mieszania, żeby ten drobny osad, taki mułowaty, został na dnie, bo on niestety przez sitko nam się nie będzie chciał przesączyć. Tamten kubek obok sobie myję. Do niego wlewam już bez fusów. I ponownie jeszcze troszkę dogrzeć, zagotować. No nie, może nie aż zagotować, ale dogrzeć. Bo tutaj, jako że ma to być masala tea, taka indyjska, no to idzie dużo cukru. W moim przypadku przynajmniej. Tak. Żeby to było wegańskie. Masala tea wegańska, no to olej, a nie masło bawole. Tak jak by w Indiach robili Indusi dawniej, albo w Tybecie. Odgrzane jeszcze. Mieszamy tą stopą wysokoobrotową. Sednem tej operacji jest zemulgowanie oleju, czyli olej, który pływał na wierzchu w takich okach tłuszczu. Dzięki tej wysokoobrotowej stopie został rozbity na takie mikro kropelki, które się rozmieszały z wodą i zrobiło się takie mleczko. No, gdyby to dłużej powstało, to on wypłynie na wierzch, ale zanim się wypije, to spokojnie czasu wystarczy. No i też zamiast mleka bawolego, czy tam krowiego, to w przypadku wegańskiej, w opcji wegańskiej, mleko kokosowe. Jeszcze zamieszać. Gotowe.